Gościem sygnałów dnia. Gościem sygnałów dnia jest pan poseł Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Panie pośle, pani senator Lidia Staroń otrzymała rekomendację Sejmowej Komisji. Jest jednym słowem wskazana przez Sejmową Komisję jako ta lepsza, tak to nazwijmy, kandydatka na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Proszę powiedzieć, czy sprawa głosowania na panią senator Staroń została uzgodniona w Zjednoczonej Prawicy, czy też te rozmowy toczą się albo nie będą prowadzone? Pani senator Staroń jest kandydatem zgłoszonym przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, do którego należą wszyscy posłowie Zjednoczonej Prawicy. No i jednak jak zachowają się oni w głosowaniu, to dowiemy się, nie ma co ukrywać, dopiero po głosowaniu. Wiemy przecież o pewnych kontrowersjach czy pewnych niespójnych ruchach części posłów w tej sprawie. No oczywiście będziemy między sobą rozmawiać, będziemy przekonywać wszystkich do poparcia. Przepraszam, panie pośle, ja to pytam, bo pan mówi o tych niespójnych ruchach. Ma pan, domyślam się, na myśli podpisanie takiego poparcia przy liście przy zgłoszeniu kontrkandydata pani senator Lidii Staroń, pana doktora Marcina Wiącka. Proszę powiedzieć, czy były już rozmowy na ten temat z tymi politykami Zjednoczonej Prawicy, którzy podpisali się pod kandydaturą pana doktora Wiącka, bo pan mówi o tym, że jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie, to dowiemy się po głosowaniu. No i tak zapewne będzie, ale czy teraz trwają rozmowy na ten temat? Czy były prowadzone rozmowy, które miałyby wyjaśnić, czy podpis pod kandydaturą pana Wiącka jest podpisem tylko wsparcia dla kandydata opozycji, czy też jest tak naprawdę odmową wsparcia dla kandydatki Prawa i Sprawiedliwości, klubu parlamentarnego? Rozmowy trwają zarówno na szczeblu liderów partii, one się odbywały, jak i na szczeblu klubu. Oczywiście podpisanie poparcia nie jest ostateczną deklaracją i nie jest równoznaczne z deklaracją głosowania takiego czy innego, ale to już oczywiście każdy z posłów będzie tam podejmował tę decyzję. Czy będzie dyscyplina w czasie tego głosowania w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości? To już będzie decyzja władz klubu przed samym głosowaniem. Przekonamy się. Panie pośle, chciałbym poprosić o komentarz do dzisiejszego wywiadu opublikowanego w Dzienniku Rzeczpospolita. To jest to rozmowa z szefem polskiej dyplomacji, panem profesorem Zbigniewem Rau. Pan profesor Zbigniew Rau mówi, że Niemcy i USA wpadły w rosyjską pułapkę. Mowa jest tutaj oczywiście o Nord Stream 2 i Nord Stream 1, całej sieci tego rurociągu, ale też ten wywiad ma takie dość mocne przesłanie, bo szef polskiej dyplomacji w zasadzie zupełnie wprost mówi o tym, że pan prezydent Joe Biden nie znalazł czasu dla polskiego prezydenta i dla liderów sojuszników z flanki wschodniej NATO, że Amerykanie nie powiadomili o swojej decyzji dotyczącej sankcji, nie konsultowali, a nawet pan profesor Rau mówi, że wcześniej wysyłali zupełnie inne sygnały. Stąd strona polska była nieco zaskoczona tą ostateczną decyzją. I jak pan ocenia? No, z jednej strony to, co się wydarzyło w sprawie Nord Stream 2, ale też z drugiej strony taką to, co mówi pan profesor Zbigniew Rau. To, co wydarzyło się w sprawie Nord Stream 2, oceniam, bo trudno oceniać to inaczej, jednoznacznie negatywnie. Uważamy, że utrzymanie sankcji przez Stany Zjednoczone byłoby niezwykle istotne w tej sprawie. Oczywiście powinno być to połączone
z wycofaniem wszelkiego poparcia dla budowy Nord Stream 2 przez takie chociażby kraje jak Niemcy. Będziemy dzisiaj na Komisji Spraw Zagranicznych pracować nad uchwałą Sejmu w tej sprawie. Jeśli chodzi o wywiad pana profesora, pana ministra, no cóż, no jest on po prostu szczery rolą sojusznika, partnera i jeszcze sami zwrócenie uwagi swojemu drugiemu sojusznikowi, nawet kiedy jest to nieco bolesne i mamy do czynienia z taką sytuacją. Rzeczywiście Ameryka, nie informując chociażby Ukrainy czy innych krajów regionu o swoich decyzjach związanych z Nord Stream 2, zachowała się w sposób, powiedziałbym, niewskazany w stosunkach sojuszniczych czy partnerskich i warto o tym mówić, warto zwracać uwagę, żeby być może nowa administracja w przyszłości wykazywała się większą przewidywalnością i samym większym darem przewidywania również, bo tutaj no, rzeczywiście ta pułapka rosyjska, o której pani redaktor wspomniała, w którą wpadli już jakiś czas temu najwyraźniej Niemcy, tutaj jest dość niebezpieczna. Podobny wpadek miał na początku swojej kadencji Barack Obama, który opowiadał o resecie z Rosją. No, okazało się to absolutną mrzonką i było kompletną porażką tej flanki polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Że chcielibyśmy, żeby administracja Joe Bidena rzeczywiście nie robiła takiej całej serii prób i błędów, zanim dojdzie do wniosków, które dla naszej części świata są oczywiste. Rosja jest agresywnym, imperialistycznym krajem, któremu nie można ufać i które traktuje próby partnerstwa jako słabość. No dobrze, to jak w tym kontekście również tej sytuacji, którą ma, przede wszystkim tej sytuacji, którą mamy z Nord Stream 2, traktuje pan wezwanie szefa niemieckiej dyplomacji do tego, żeby ograniczyć możliwość weta przez któreś państwo z Unii Europejskiej? Przypomnijmy, że taki mechanizm działa w Unii Europejskiej, jeżeli któreś z państw uważa, że jego interes jest naruszany, no to może jako tego ostatecznego narzędzia użyć właśnie mechanizmu weta. Szef niemieckiej dyplomacji mówi o tym, że to jest mechanizm, który niszczy sterowność Unii Europejskiej. Jego zdaniem przede wszystkim, przynajmniej na początku w kwestiach polityki zagranicznej, ten mechanizm powinien przestać obowiązywać. No właśnie, i to jak pan na to patrzy, no w kontekście tej polityki, którą Niemcy prowadzą wobec ogromnej części państw Unii Europejskiej, czyli naszej części Europy, w sprawach energetycznych? Rzeczywiście na kilku płaszczyznach jest to pomysł dość zaskakujący i potencjalnie niebezpieczny, bo faktycznie w kontekście polityki zagranicznej można go odczytywać jako próbę ukrócenia w przyszłości jakichś możliwości blokowania inwestycji czy działań, które mogą być podobne w skutkach do Nord Stream 2. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to, że jest to wyraz, mam wrażenie, takiego coraz bardziej obecnego, coraz bardziej niebezpiecznego, federalistycznego sposobu myślenia, gdzie ten głos krajów członkowskich ma być ograniczony. A trzecia sprawa to jest to propozycja bardzo niebezpieczna z punktu widzenia trwałości i interesów samej Unii Europejskiej, bo dzisiaj weto jest swoistym hamulcem bezpieczeństwa, który może zaciągnąć kraj w momencie, kiedy na szczęście zdecydowanie nie zgadza. To jest taka gwarancja, że interesy wszystkich będą uwzględniane i żaden kraj członkowski nie będzie do niczego siłą zmuszane. Gdybyśmy z tej instytucji zaledwie zrezygnowali, no, mogą się rozmaite kraje znaleźć w sytuacji, w której większość zmusi je do czegoś, czego ich rządy, czy ich obywatele w
sobie nie życzą. No stąd jest już kolejna, stąd jest już prosta droga do kolejnych exitów, a tego chyba wszyscy chcielibyśmy uniknąć. Ja przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pan poseł Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, a ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Panie pośle, no właśnie, pan wspomniał o tym bardzo silnym parciu w stronę federalizacji Unii Europejskiej, czyli zmianie formuły wspólnoty, bo trudno nie dostrzec, że w zasadzie na bardzo wielu polach taka tendencja jest już no, mocno odczuwalna. Do tej propozycji szefa niemieckiej dyplomacji możemy dołożyć również apel do Polski o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego sprawy dotyczącej zbadania, czy polskie prawo jest prawem nadrzędnym wobec, konstytucja jest prawem nadrzędnym wobec prawa Unii Europejskiej. Możemy dołożyć kolejną rezolucję, już tym razem no w pewnym sensie nawet zawierającą groźby wobec Komisji Europejskiej, no de facto skierowaną przeciwko, między innymi przeciwko Polsce. Mamy też działania Komisji Europejskiej, która też włącza się chociażby w sprawę no, sporu pomiędzy Polską a Czechami, ale chce takiego rozstrzygnięcia bardzo szybkiego w tej sprawie. Jak pan na te wszystkie sprawy patrzy? To jest rzeczywiście całościowo przejaw tego dążenia federalizacyjnego, o którym mówiłem, i przejaw dążenia do tego, żeby coraz więcej decyzji zapadało w Brukseli, żeby one były podejmowane przez brukselskich urzędników czy przez Komisję Europejską, która nie jest ciałem demokratycznym, zarówno jeśli chodzi o sposób wyboru, jak również jeśli chodzi o wewnętrzne funkcjonowanie, to również nie jest tajemnicą. To z jednej strony jest dążenie polityczne, a z drugiej strony taka już, jak sądzę, pewne działanie wynikające z biurokratycznej inercji, która to biurokracja, tak jak czarna dziura, po prostu próbuje wciągać coraz więcej rzeczy w obszar swojej grawitacji. Podobnie często decyzje TSUE wyglądają na chęć uzurpowania sobie lub Unii praw czy decyzji w sprawach, które nie są objęte traktatami. Stąd na przykład właśnie ten wniosek premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego, żeby bardzo jasno rozstrzygnąć kwestię nadrzędności polskiej konstytucji nad prawem unijnym, bo co do zasady jest to jasne. Wynika to zarówno z chociażby z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2005 roku, który badał zgodność z polską konstytucją traktatu akcesyjnego. Wówczas Trybunał Konstytucyjny przy okazji tego wyroku wskazał nadrzędność polskiej konstytucji. Nie jest to tylko specyfika Polska, bo Trybunał Niemiecki, chociażby wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny się w tej sprawie. No dobrze, panie pośle, ale no właśnie, o tym wiemy i wiemy o tym, że to też nie jest jakby nowość w Polsce, no ale do tej pory takich reakcji ze strony Komisji Europejskiej, takich apeli nie było, jak ten, który właśnie teraz słyszeliśmy. No coś za takim apelem stoi, no bo przecież jeżeli byłaby powszechna zgoda co do tego, że konstytucje państw członkowskich są prawem nadrzędnym, No to przecież takich apeli by po prostu nie było. Czemuż to służy? No oczywiście, bo Komisja Europejska, jak sądzę, zdaje sobie doskonale sprawę z tego, z czego i my sobie zdajemy sprawę, to znaczy z tego, że Konstytucja Krajowa jest tak prawem najwyższym, jest absolutnie nadrzędna nad prawem europejskim, nie wspominając już chociażby o decyzjach właśnie TSUE czy Komisji Europejskiej. Stąd pewien lęk przed bardzo jasnym określeniem tego, bo to zmuszałoby się jednak do cofnięcia się kilka kroków w stosunku do tego, co ostatnio
próbowano robić. I no, odczytuję to jako potwierdzenie tego, że ci politycy w Polsce, którzy mówią o nadrzędności polskiej konstytucji, mają rację, tylko to jest działanie, to jest wezwanie takie na zasadzie słynnego wezwania prezydenta Wałęsy, który kiedyś mówił: stłucz pan termometr, który nie będziesz pan miał gorączki. To znaczy udawajmy, mimo że jest nadrzędność konstytucji, udawajmy, że jej nie ma i nie badajmy tej sprawy. Panie pośle, przechodzimy teraz na grunt, powracamy do spraw krajowych. Proszę powiedzieć, czy czwarty koalicjant w Zjednoczonej Prawicy się niebawem pojawi? Adam Bielan i jego współpracownicy z Porozumienia, dawni współpracownicy z Porozumienia, bo to też trudna jest ta sytuacja, skomplikowana jest sytuacja prawna dzisiejszej partii Jarosława Gowina, bo nawet to, że Jarosław Gowin jest szefem Porozumienia, jest kwestionowane przez część członków tej partii. Czy czwarty koalicjant, właśnie taki w postaci partii, zdaje się, republikańskiej, bo taka nazwa już się pojawiła w przestrzeni medialnej, może się pojawić w większości rządowej? Jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to oczywiście zawsze jesteśmy otwarci na rozmowy i na to, żeby więcej posłów w parlamencie głosowało za naszymi propozycjami. Mamy porozumienie z Pawłem Kukizem z jednej strony, z drugiej strony rzeczywiście, nie wchodząc w te szczegóły, bo to nie moja rola tego konfliktu w porozumieniu, mamy zapowiedzi Adama Bielana i tych polityków, którzy są skupieni wokół niego, że zamierzają stworzyć nową partię, własną partię. No, jak sądzę, programowo są raczej bliscy Zjednoczonej Prawicy. Byłbym zaskoczony, gdyby tak nie było. No ale to musimy poczekać na pewne fakty. Czyli ta partia musi powstać jakiś byt i wtedy możemy rozmawiać o formule współpracy. Ale rozumiem, że formuła współpracy koalicyjnej, czyli nie koalicja, nie umowa programowa, jak to ma mieć miejsce z kołem parlamentarnym Pawła Kukiza, Demokracja Bezpośrednia, a już członek, pełnoprawny członek koalicji rządowej, ta formuła jest otwarta dla no, nazwijmy to dziś, ugrupowania tworzonego przez Adama Bielana. Myślę, że dzisiaj nie ma sensu stawiać jakichkolwiek warunków brzegowych. Paweł Kukiz sam opowiadał się za formułą raczej współpracy. Nie, ale ja warunków brzegowych nie tworzę. Pytam się tylko, czy ta formuła jest otwarta. To znaczy, czy ale jeżeli... Ja nie mówię, że pani redaktor je tworzy. Ja mówię o Zjednoczonej Prawicy, że sytuacja jest taka, że nie tworzymy warunków brzegowych ewentualnej współpracy. Jesteśmy otwarci, tak jak w przypadku Pawła Kukiza na preferowaną przez niego formułę, tak również będziemy rozmawiać ze środowiskiem Adama Bielana. Panie pośle, ja jeszcze zapytam o sprawę pana marszałka, wicemarszałka profesora Ryszarda Terleckiego. Czy Zjednoczona Prawica jakby jest tu też zgodna co do tego, że państwo będą głosować ewentualnie przeciw odwołaniu pana marszałka? Jesteśmy, myślę, zgodni co do tego, że nie będziemy głosować przeciwko, że będziemy głosować za odwołaniem. To jest sprawa oczywista, abstrahując od tego, że wpis na Twitterze pana marszałka został przez część polityków opozycji sprzyjających jej komentatorów rozdmuchany do granic możliwości. To mimo tego, że postanowili zignorować fakt, że to Rafał Trzaskowski postawił panią Cichanowską w bardzo nieznacznej sytuacji, już abstrahując od tego wszystkiego, naprawdę nie ma powodów, żeby, nawet jeżeli ktoś miałby nie zgadzać się z wpisem pana marszałka, żeby to był powód dla odwołania wicemarszałka Sejmu. To jeszcze na koniec jedno pytanie, muszę je zadać. Rozumiem, że mecze przynajmniej polskiej reprezentacji podczas Euro będzie pan oglądał.
No tak, będę się starał oczywiście w ramach A czy ma pan swojego faworyta? Kogoś pan już typuje jako tego, który zwycięży i będzie mistrzem Europy? Oczywiście, że mam swojego faworyta. Ja nie jestem znawcą futbolu, ale rzeczywiście polską reprezentację staram się śledzić, więc oczywiście naturalnie ona jest moim faworytem. Trzymam kciuki. Bardzo dziękuję. Pan poseł Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia.